Witajcie. Dnia 8 maja 1863 roku pod Ignacewem doszło do największego starcia w czasie powstania styczniowego, jakie stoczono na terenie gubernii kaliskiej, albo inaczej mówiąc, z województwa kaliskiego. Oddziałami polskimi dowodził widoczny na zdjęciu po lewej pułkownik Edmund Taczanowski, natomiast Rosyjskimi dwaj generałowi, z których po prawej stronie na zdjęciu widzimy dowódcę pierwszej kolumny, która przyszła na pole walki generała Nikołaja Krasnokudzkiego. Drugą dowodził generał Andrzej Bruner. Siły polskie tworzyło siedem kompanii strzeleckich, z tym, że tylko pierwsza, druga, trzecia i szósta były uzbrojone w dalekosiężną broń, dorównującą parametrom broni moskiewskiej. Natomiast czwarta i piąta były uzbrojone głównie w broń myśliwską, a więc mogły one tylko na bliski dystans dawać odpór nieprzyjacielowi. Nie wiadomo mi w jaką broń była wyposażona kompania siódma. Podejrzewam, że również w myśliwską, gdyż nie stanęła ona w pierwszej linii, tylko w odwodzie, ale tak to moje wrażenie, przypuszczenie może być mylne. Ogółem powstańcy mieli 1200 żołnierza, przy czym... Ludzi łącznie ze służbą obozową było jakieś 1500-2000. Tak przynajmniej mówi Stanisław Włochowicz. Nie udało mi się ustalić, kto dowodził piątą kompanią po śmierci Kazimierza Unruga, który poległ kilka dni wcześniej pod kołem w czasie innego starcia. No a także nie udało mi się też ustalić, kto dowodził czterema pozostałymi kompaniami. Kosynierskimi. Wiadomo mi jednak, że była w obozie polskim również artyleria. Były to trzy marne działka, którymi dowodził Szenic. Siły rosyjskie tworzyły dwie kolumny. Pierwsza, która przyszła, to właśnie była prowadzona przez Krasnokuckiego. Były to trzy kompanie strzeleckie, a więc na pewno uzbrojone w daleko. Siężne karabiny z celownikami skalowanymi na 1200 kroków, 60 saperów, a więc żołnierzy uzbrojonych prawdopodobnie w broń gorszej jakości. Niedalekosiężne karabiny, gdyż w te Brianą głównie oddziały strzeleckie i piechotę liniową, a także kozaków i dragonów, natomiast oddziały saperskie, Straż Graniczna. Inwalidzi najprawdopodobniej mieli jeszcze broń starej generacji, a więc karabiny małego zasięgu, które mogły nieść na 300 kroków. Do tego byli huzarzy, nie mylić z husarzami, dwa działa i 27 kozaków, w przybliżeniu 1000 żołnierza. Kolumna Brunera miała 11 kompanii, 2 szwadrony i 4 działa, więc powinno to być 2500 żołnierza, przy czym kompanie moskiewskie nie zawsze wychodziły w pełnym składzie. Jedna z relacji polskich mówi, że Bruner przyprowadził tylko 2000 żołnierza, co może być prawdą, zwłaszcza jeśli kompanie moskiewskie nie wyszły w pełnym składzie. Kolumna Krasnokudzkiego kierowała się z koła przez Lubstów, a z Lubstowa już, tak jak to widzimy na obrazku, podążała przez karcz, na kaczmę Bierzelin i na Ignacewo. Kolumna Brunera się mocno opóźniła, szła ona również z koła, ale przez Sąpolno i stamtąd dopiero skręciła na Ignacewo. Sąpolno widzimy tutaj na mapie po prawej stronie, na środku. Co tu warto dodać? Otóż przed nadejściem Rosjan Polacy spodziewali się tego i zaczęli wznosić około godziny 7 rano umocnienia. Początkowo Taczanowski chciał już o godzinie 3 rozpocząć budowę umocnień, ale temu sprzeciwił się jego szef sztabu Strzelecki, który z niewiadomego powodu stwierdził, że nie jest to dobry pomysł. No, ale pomysł okazał się dość szczęśliwy i dzięki tym umocnieniom, które wznoszono, Polakom udało się dość długo powstrzymywać oddziały rosyjskie. Natomiast około po godzinie 10.00 Taczanowski, zniecierpliwiony tym, że jeszcze Rosjan nie widać, wysłał na rekonesans Wacława Zakrzewskiego, który Idąc przeciw Rosjanom, spotkał wachmistrza Webera, zmieniającego widety i który wracał właśnie do obozu, a następnie dotarł do widety stojącej na skraju lasu, która była ustawiona w dość nieszczęśliwym miejscu, bo nie miała zbyt dalekiego pola widzenia. Składała się ona z dwóch ułanów. Po nawiązaniu kontaktu z tą widetą, Zakrzewski ruszył dalej i dojeżdżając do pobliskiego lasu, natknął się na wyjeżdżających z niego kozaków. Zawrócił więc co koń wyskoczy, pędził do Ignacewa, zgarniając po drodze widetę i dołączając jeszcze do Webera, wachmistrza, który wcześniej ruszył do Ignacewa. No i tutaj zdarzyła mu się taka przygoda, że już obóz przed nami o 200 kroków, przed nami reduta, a tu widzę pierwsza kompania strzelców przykłada broń do oka i jak jeden mąż daje ognia, wzięli nas za moskali. Patrzę, a tu wachmistrzowi płynie żółta ciecz spod łanki, To mózg, trzymaj się biedaku, a on do mnie Nie to jaja mi się potukły, miałem je w czapce. Roześmiałem się i nie czekając drugiej salwy piechoty, kładę się na karą, szepnąłem jej słówko do ucha. Ona jak struna się wyciągnęła i jak błyskawica minęła wszystkich i przesadziła naszą redutę pomimo podwójnego rowu. O mało nie roztratowałem Taczanowskiego. Po tej przygodzie Polacy oczywiście zaczęli przygotowywać się już do starcia. Jak donosi jeden z korespondentów Ojczyzny, takiej gazety wydawanej rok później, Taczanowski rozkazał sypać od domu do domu szańce. Do 11. prawe skrzydło i centrum, wyjąwszy części stykającej się z lewym skrzydłem, były oszańcowane. Gdy zaś zbierano się do usortyfikowania lewego skrzydła i reszty środka, ukazały się od strony Lubstowa huzary moskiewskie, a tuż za nimi zaczęła się piechota rozwijać w łańcuch tyralierski. O tym, że nie zdołano oszańcować lewego skrzydła, Mówi również sam Edmund Taczanowski, jak tutaj widać w zacytowanym fragmencie jego relacji dotyczącej starcia. I wreszcie inny korespondent ojczyzny informuje, że około godziny 12 przed południem zagrzmiały nieprzyjacielskie działa. Tu na obrazku widzimy Szyk Mockiewski tuż przed godziną 12. Kiedy Rosjanie ruszyli w kierunku polskich pozycji i znaleźli się pod ogniem powstańców. Generał Krasnokucki donosił, że Polacy ostrzelali jego oddziały z 1200 kroków, a więc maksymalnego zasięgu karabinów. Przy czym podejrzewam, że dystans jednak był mniejszy, gdyż Wacław Zakrzewski mówi o wysuniętej grangardzie polskiej czyli takiej straży która, właśnie cofając się w kierunku polskich umocnień, ostrzeliwała Rosjan. Więc dystans, z którego Polacy zaczęli strzelać do Rosjan, był prawdopodobnie mniejszy niż te 1200 kroków. A Krasnokutski, jak świadczy o tym cała jego relacja, był w takim miejscu, że nie do końca widział polską piechotę. Polską kawalerię widział dość dobrze, polską piechotę dużo gorzej. Też piechór jest po prostu niższy niż kawalerzysta, który jeszcze siedzi na koniu, więc to mogło być przyczyną. No i Rosjanie podsunęli się pod ostrzałem na 250 sążni od polskich pozycji, a dokładniej mówiąc na, w tym miejscu ustawiono, w tej odległości od polskiego, polskich umocnień ustawiono oba działa. Natomiast tyraliera moskiewska złożona z pierwszej kompanii czwartego batalionu strzelców była wysunięta nieco bardziej do przodu. Warto dodać, że ta tyraliera nie była zbyt gęsta, była bardzo rzadka przy podanych tutaj dystansach, gdzie, gdzie dystanse na podziałce podałem w sążniach. Nie w sążniach, tylko w w Wiorstach. Wiorsta wynosi 1067 metrów w przybliżeniu. No i na tej pozycji w odległości 250 sążni, a więc 750 kroków od polskiej pozycji Rosjanie wytrzymali pół godziny, a następnie ruszyli do przodu. No i... Jak mówi sam Edmund Taczanowski, tyraliery moskiewscy zbliżywszy się na 400 kroków od naszego środka i prawego skrzydła, widząc naszych dobrze zakrytych szańcami, przestali postępować i pokładli się na brzuchy. To samo potwierdza również korespondent ojczyzny że położywszy się na brzuchy Moskale z ziemi na naszych strzelali. Natomiast Paweł Zakrzewski i Wacław Zakrzewski twierdzą, że Moskale zwolna się cofali. doszedłszy do oszancowanych polskich pozycji. Być może jest to prawda i Moskale faktycznie gdzie nieco się cofnęli. Znaczna część z pewnością jednak Pozostała w pobliżu polskich pozycji o te 400 kroków dystansu, z tym, że właśnie leżąc na brzuchach. Jak widać, Rosjanie nie uważali za ujmę położyć się na brzuchu, żeby zmniejszyć skuteczność strzałów przeciwnika. Natomiast na lewe skrzydło polskie, to nieoszańcowane, stojące we wsi, poszedł atak moskiewski. Józef skory z piątej kompanii Strzelców donosi, że nie strzelaliśmy, bo było jeszcze za daleko, tylko nasze armaty odpowiadały moskiewskim. Gdy Moskale zbliżyli się na jakieś 150 kroków, poczęliśmy dawać ognia szybko, broniąc kosynierów, aby zdołali barykady ukończyć. Gdy kosynierzy stanęli w szyku, rozstąpiliśmy się, bo nasze sztucery nie miały bagnetów, i schroniliśmy się za berykady i do chałup, strzelając bezustannie. Podczas gdy konica i kosynierzy poszli do ataku. Raz nasi pędzili Moskali, to znów oni pędzili naszych. Podobnie Ignacy Zieliński twierdzi, że po odparciu Rosjan od frontu i prawego skrzydła generałowie moskiewscy, Krasnokutski i Kostanda. Kazali bagnetem przełamać lewe skrzydło. Kosynierzy nasi rzucili się naprzód i zrąbawszy dużo moskwy, zmusili ją do ucieczki. Tymczasem prawe skrzydło ostrzeliwało się gwardyjskim celnym strzelcom. Część szóstej kompanii zajęła chałupy przy trakcie i krzyżowym ogniem prażyła moskwę atakującą lewe skrzydło. Wreszcie Wacław Zakrzewski donosi, że gdy tyraliera moskiewska zaczęła się cofać, z flanki wychodzi jeszcze trzecia kompania stojąca w Olszynce. Następnie jazda rosyjska, przesadnie oceniona przez niego na dwa szwadrony, a w istocie był to tylko trzeci szwadron Grodzieńskiego pułku Huzarów, zagroziła piechocie, która wyszła za prawoskrzydłową rosyjską tyralioną w pole. Wtedy widząc jazdę, piechurzy powstańczy cofnęli się na poprzednie stanowiska, a nadjechali huzary dość blisko, także cała druga kompania z boku, a cała pierwsza kompania z frontu dała im ognia. Tak więc ten trzeci szwadron dowodzony przez Rotmistrza Kasińskiego znalazł się mniej więcej na przeciwko środkowej pozycji polskiej. No i armatki postańcze również dały ognia. Zakrzewski twierdzi, że pierwszą i ostatnią w istocie, nie była to pierwsza salwa, bo inne relacje mówią o wcześniejszych salwach, ale ostatnia prawdopodobnie tak. No, jedno działko wówczas pękło, drugie straciło lawetę, a trzecie małe nic nie było warte. Widzimy to na poniższym obrazku, to, co opisał, opisywały polskie relacje. Tutaj zaznaczyłem, że artyleria moskiewska była wówczas w odległości 170 sążni, co pochodzi z relacji Krasnokutskiego. Owe 170 sążni to 510 kroków. Natomiast, jak wspomniałem, relacje polskie mówią o 400 kroków dystansu od polskiej pozycji. Najwidoczniej więc tyralierzy moskiewscy wysunęli się na 100 kroków przed artylerię i Główny Szyk Mockiewski. Moskale ruszyli do drugiego ataku. Krasnokucki donosi, że wzmocnił tyralierę, która składała się z pierwszej kompanii, jeszcze połową drugiej kompanii strzeleckiej. No i Zas Wacław Zakrzewski widzi to tak, że drugą ty tyralierę, linię ty tyralieru wysuwają Moskale. Tak, jak pierwsza posuwa się z początku wolno, później coraz prędzej naprzód. Liczba ich podwojona, widać więc, że przesadził tu nieco. Śmielej idą, także dochodzą już na 100 kroków do naszych linii. Wtem dubeltówki się odezwały, szalony skutek, loftki, siekańce, kule sypią się na Moskali. Ranieni loftkami, jak zające na nagonce, kozują, w górę skaczą i churmem uciekają. Potwierdza to ten atak kolejny który szedł na lewe skrzydło polskie także Ignacy Zieliński i stwierdza odparcie go przez kosynierów najwidoczniej oprócz salfi jeszcze kosynierzy wypadli przeciwko nieprzyjacielowi żeby go przegonić jednocześnie z tym atakiem na, ze wzmocnieniem linii tyralierów Krasnokutski wysłał także kompanię, trzecią kompanię strzelecką, żeby obeszła polskie lewe skrzydło i uderzyła na nie od tyłu, ale Taczanowski zauważył ten manewr. I jak pisze po jednogodzinnej walce, spostrzegszy, iż od strony Różkowa posuwają się Moskale w celu zajęcia tyłu naszemu lewemu skrzydłu, wysłałem trzecią kompanię strzelców dla stawienia czoła postępującemu nieprzyjacielowi. W polskich opracowaniach jest mowa, że to siódma kompania poszła przeciwko manewrującej trzeciej kompanii strzeleckiej moskiewskiej, natomiast Taczanowski wyraźnie mówi o trzeciej, więc nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że chodzi o trzecią kompanię. No, i tutaj widzimy na obrazku właśnie manewr moskiewski i atak na tyraliery na lewe skrzydło polskie, odparty ogniem ze stu kroków. I być może właśnie wypadem kosynierów, który jednak na pewno do wroga już nie doszedł. Oprócz strzelców, Taczanowski jeszcze ruszył z kosynierami przeciwko manewrującej trzeciej kompanii strzeleckiej przeciwnika. I jak doniósł strzelcy nieprzyjaciela w pokodzie wstrzymać nie mogli czyli ci strzelcy z trzeciej polskiej kompanii i ten przekroczywszy łąkę już w się do boru przez nas zajętego wziąłem drugą kompanię kosynierów i zostawiwszy dowództwo prawego skrzydła majorowi strzeleckiemu udałem się sam na lewe skrzydło i dałem rozkaz kosynierom uderzyć na piechotę moskiewską w przeciągu kwadransa całe lewe skrzydło było oczyszczone od nieprzyjaciela, który rzucając broń, spiesznie przez łąkę zboru uchodził. Natomiast Wacław Zakrzewski, który opisał ten kontratak, stwierdził, że Moskale dali ognia do kosynierów i wówczas 30 kosynierów nogi zadarło, a potem nastąpiła walka wręcz i pół zdrowaś nie trwało, a Moskale w nogi. Otóż oczywiście Zakrzewski dokonał tu przesady, jeśli chodzi o straty kosynierów w tym kontrataku. Natomiast ciekawa jest informacja o tym, że starcie wręcz trwało, nie trwało nawet półzdrowaś Mario. Dokonałem tutaj naukowego obliczenia, ile to półzdrowaś mogło trwać. Wyszło mi, że całe zdrowaś Mario Wychodzi jakieś 22 sekundy, więc około 10 sekund mogła trwać walka. Wręcz, jak widać, Moskale nie byli zbyt chętni do boju ręcznego, woleli strzelać do powstańców. No, i tutaj to widzimy właśnie, jak u góry na północy trzecia kompania zostaje wyparta głębiej w las. I wówczas jak Rosjanie z trzeciej kompanii strzeleckiej zdołali naszą trzecią kompanię wepchnąć głębiej do lasu, wówczas się rozdzielili. Dwa półplutony weszły do lasu, natomiast dwa kolejne półplutony ruszyły zająć domy kolonii Ostr Ostrów. No i wtedy właśnie nastąpił kontratak powstańczy. Trzy kompanie kosynierskie prowadzone przez Ganiera, Uderzyły na te dwa półplutony moskiewskie, które szły polem w kierunku zabudowań. Natomiast druga kompania kostynierska, być może popierana przez trzecią kompanię naszą strzelecką ogniem, a może nawet wręcz, ruszyła na dwa pozostałe półplutony trzeciej kompanii czwartego batalionu strzelców. No i Rosjanie zostali rozgromieni i rzucili się do ucieczki. I, no i jak wspomniałem wcześniej, w tym czasie też nastąpił atak na to lewe skrzydło polskie, odparty ogniem ze stu kroków. Tutaj już widzimy natomiast jak powstańcy wracają na swoje stanowiska. Jeśli chodzi o kosynierów Ganiera, te trzy kompanie lewego skrzydła, pierwszą, trzecią i czwartą, to poszły one najprawdopodobniej polem, gdyż Krasnokuski donosi, że, Ros, że Polacy podjęli manewr przeciwko jego prawemu skrzydłu i wtedy rzucił on do kontrataku trzeci i czwarty szwadrony Huzarów z Pułku Grodzieńskiego. Na ten widok kosynierzy rzucili się do ucieczki i rozbiegli po lesie. No a w tym czasie trzecia kompania czwartego batalionu strzelców zaczęła się zbierać i miała wkrótce wziąć udział w dalszej walce. Jak donosi Taczanowski, ruszyłem kosynierami ku naszym stanowiskom barykadowym. Lecz wśród dróg zamiast naszych spotkałem oddział piechoty moskiewskiej, który na kilkadziesiąt kroków przyjął nas morderczym ogniem. Tak więc znalazłem się odciętymi od prawego skrzydła, które podczas mego ucierania się na lewem zostało złamane i zmuszone do odwrotu. To o złamaniu prawego skrzydła nie jest akurat prawdą. Prawe skrzydło biło się jeszcze przez dłuższy czas. Natomiast korespondent z ojczyzny twierdzi, że Moskale odparci na lewym skrzydle, uderzy, czyli chodzi tu o właśnie to odparcie tej trzeciej kompanii strzeleckiej, uderzyli na część środka stykającą się z lewym skrzydłem, podpalili kilka chałup i wdarli się pomiędzy środek i lewe skrzydło. Przez to natarcie Moskali, obrońcy naszych szańców, dostarczył się w dwa ognie, to jest z przodu i z tyłu, zaczęli się cofać ku prawemu skrzydłu, będąc od lewego rozdzieleni przez Moskali. Wreszcie, jak donosi Paweł Zakrzewski... Robi się jakiś ruch na lewym moskiewskim. Nieprzyjaciel zaczyna okalać nasze prawe, tak słabe jak tylko można sobie wyobrazić. Posyłam więc natychmiast Uana, aby zareportował w sztabie co się dzieje. Sam zostaję i stwierdzam, że batalionowa... Yy, to jest przesada. Kolumna okala naszą prawą, zewnętrzną pozycję. Daremny opór stawiają mężni strzelcy. Mimo, że sprawa przedstawia się beznadziejnie, wyprowadza dzielny kapitan Dobrzański swych skosami do ataku. Skoczyli. Moskal zatrzymuje się, nawet cofa, strzelając jednak w dalszym ciągu. Wtem pata kapitan Tiel, ugodzony w czoło. Chłopcy zaczynają się wahać. Pada Dobrzański, ugodzony w brzuch. Zatrzymują się. No i widzimy to tutaj, właśnie na obrazku, gdzie. Dwa, pół plutony trzeciej kompanii strzeleckiej moskiewskiej, razem z kozakami, których prowadzi kapitan Tarasenkow, uderzają na, na tyły polskie, na tyły lewego skrzydła, a najpewniej na piątą kompanię strzelecką, gdyż wskutek tego rosyjskiego manewru, jak doniósł Wacław Zakrzewski, zostały odcięte od od prawego skrzydła trzecia i czwarta kompania strzeleckie, a także trzy kompanie kosynierów. Więc atak moskiewski musiał iść czy to właśnie na piątą kompanię, czy może nawet na styk czwartej i piątej kompanii stojących w Ignacewie. Widać tutaj też ten manewr, o którym wspomniał Zakrzewski, który wcześniej zacytowałem, na prawe skrzydło polskie. Doszło również do ataków czołowych. Tym razem Moskale byli wzmocnieni przez trzy kompanie piesze. Dziesiąta kompania pułku Szlisel wzmocniła moskiewskie prawe skrzydło, natomiast trzecia kompania pułku Ołonieckiego lewe. Czy brała na udział w manewrze na prawe skrzydło polskie, nie wiem, czy, czy może też atakowała od czoła. Wreszcie nadeszła też w trakcie tego natarcia pierwsza kompania pułku Schlisselburskiego, która ustawiła się za środkiem moskiewskiej tyralierek. Jak donoszą korespondenci dziennika poznańskiego, w tym momencie naszych było zabitych 25, kilkadziesiąt rannych, ale atak moskiewski właśnie przełamuje naszą pozycję, i wtedy Moskale zapalają budynki, zatarosowawszy drzwi i okna, palą żywcem naszych bohaterów, wszystko mordują, rannych i jeńców. No a natomiast Józef Skory z 5. Kompanii Strzeleckiej, który Chwilę wcześniej oddalił się od oddziału po to, żeby dostarczyć mu coś z obozu. Wraca na, na pole walki i mówi tak. Patrzę, a tu rzeź straszliwa. Chałupy się palą, ranni wyskakują oknami. Zdrowi kapustą chłodzą sobie w ogniu głowy i usta. Druzy wołają do nas: ratujcie! A tu koło każdej chałupy stoi pełno Moskali. I co który z naszych wyskoczy, kują go bagnetami, ale nie zabijają od razu. Lecz wolno mordują. Drudzy rannych obdzierają i kłócą się między sobą przy rabunku. Tu jeszcze warto się cofnąć do tego obrazka, y gdyż. Y ten manewr rosyjski na prawe skrzydło polskie doprowadził do tego, że te trzy kompanie kosynierskie z polskiego prawego skrzydła zostały rozbite i do, doprowadziły one też do rozproszenia się chwilowego jazdy powstańczej, gdyż wpadły na nią i spłoszyły konie naszych kawalerzystów, którzy próbowali właśnie kosynierów doprowadzić znów do, do walki. No i po rozgromieniu powstańców. Po wycięciu ludzi broniących chat, gdzie część powstańców udało się Rosjanom osaczyć, sytuacja wyglądała tak, że Taczanowski z 60 ludźmi z lewego skrzydła cofał się jedną drogą. Większość lewego skrzydła została roz, rozproszona po lesie. Być może jeszcze ganier z 60 ma ludźmi z lewego skrzydła szedł osobno, albo może to te same 60 osób, co, co jest podane w innej relacji pod wodzą Taczanowskiego. Natomiast prawe skrzydło pod wodzą Strzeleckiego i Działyńskiego cofało się w kierunku ślesina. Z tym, że w pewnym momencie nastąpił podział tej kolumny gdyż po drodze znalazło się błoto i Strzelecki dość niefortunnie zaczął cofać się z częścią tej kolumny traktem na Ślecin, gdzie powstańcy stanowili dobry cel dla, najpierw dla artylerii, a następnie, która się ustawiła tuż za Ignacewem, przeszedłszy właśnie przez Ignacewo, a, a także dla piechoty moskiewskiej. Kolumna strzeleckiego została rozgromiona. Sam strzelecki dostał trzema kulami: w nogę, w głowę i w piersi. Natomiast Działyński skręcił ze swoją kolumną w lewo i początkowo miał 37 ułanów w tej kolumnie i 80 strzelców. No i z tymi oddziałami cofał się lasem, a więc. I to dość ostrożnie. Ułani na zmianę ze strzelcami osłaniali odwrót, a Moskale szli w takim za polakami dwoma kolumnami. Jedna posuwała się właśnie po prawej stronie drogi do Ślesina, druga za Działyńskim po lewej. Za Działyńskim oprócz tutaj zaznaczonych oddziałów szły na z pewnością jeszcze dwie pozostałe kompanie moskiewskie, które w dalszym epizodzie starcia zobaczymy właśnie za kolumną Działyńskiego. Działy, kolumna Działyńskiego cofała się na Piotrkowice gdzie jak donoszą Rosjanie, a dokładniej raport Krasnokuckiego, 200 Polaków stawiło przez chwilę opór Rosjanom, który został szybko złamany. Natomiast relacja polska mówi tylko o, odpędzeniu, o powstrzymaniu kawalerii moskiewskiej. Widocznie Polacy powstrzymali tutaj tylko kawalerię, a następnie wycofali się przed nadejściem piechoty. Kolumna ta liczyła łącznie 400 osób, więc widocznie widocznie tyk, część, część tylko była z tyłu, a, a reszta może, być może w, bardziej, w większym nieładzie z przodu, i łącznie do, było 400 osób. Ta kolumna w późniejszym czasie została rozpuszczona Natomiast Natomiast jeśli chodzi o resztki kolumny Strzeleckiego to Rosjanie mówią, że 50 kawalerzystów polskich ściganych przez czwarty szwadron huzarów uciekało do Ślesina. I to tyle jeśli chodzi o starcie, natomiast warto jeszcze pomówić o stratach. Straty polskie to najpewniej 163 zabitych. Sam Taczanowski donosił, że było 160 zabitych, licząc 100 ranionych, których Moskale pomordowali. A oprócz tego ranionych naszych, którzy się dostali do Zala lazaretów, jest 80. Z nich kilku z pewnością umarło. Donosi o tym w swoim opracowaniu z serii Historyczne Bitwy pan Grzeszczak. Książka nosi tytuł Ignacewu. Wreszcie bardzo ciekawe informacje podają korespondencji dziennika poznańskiego, którzy 10 maja znaleźli się na polu walki. Donoszą oni więc, że przyjechaliśmy na miejsce i widzieliśmy 150 trupów naszych bohaterów. Do tego informują, że 25 naszych zginęło, 26 się spaliło, 100 zatem rannych i bezbronnych zamordowano, a 50 rannych leży jeszcze po dworach te liczby są nieco zaniżone, gdyż w istocie jak wynika z ksiąg metrykalnych parafii Lubstów na polu walki w pobliżu znalazło się 163 poległych są też źródła, które nieco zawyżają straty polskie Ignacy Zieliński mówi o 176 zabitych Chmielewski o 180 poległych Okoniewski podaje przeszło 200, a Zakrzewski, Wacław najbardziej Najbardziej nierealistycznie 360 zabitych i 200 rannych. Przejdźmy do strat moskiewskich. Otóż, według raportu Krasnokuckiego, było to 24 żołnierzy i podoficerów zabitych, 69 i 2 oficerów rannych, a więc razem mamy 95 zabitych i rannych. Wiemy również. Kim byli ranni oficerowie, a więc Salingre, dowódca trzeciej Kompanii Strzeleckiej i podporucznik Hammer. Padły jest cztery konie, 10 było rannych. Kapitan Tarasenkow, który z kozakami i dwoma półplutonami trzeciej Kompanii Strzeleckiej atakował tyły polskie, miał rannego konia, a także pułkownik Gershow, dowódca huzarów. Polacy, jak to mieli w zwyczaju, bardzo mocno zawyżyli straty nieprzyjacielskie. Na 500 za, o, zabitych i rannych ocenił je Taczanowski. E, według Zielińskiego, e, który twierdzi on, że było to 720 zabitych i rannych, przytacza on jednak ciekawą rzecz, że według urzędowego raportu generała Kostandy i Krasnokuckiego stracili Moskale 27 zabitych i 77 rannych. Ta liczba różni się od trzech zabitych i sześciu rannych od znanego raportu Krasnokuckiego. Nie wiem z czego to wynika, choć domyślam się, że może to niekoniecznie być nieprawda, gdyż można podejrzewać, że raport Krasnokuckiego, jeśli jest prawdziwe doniesienie Zielińskiego, możliwe, że tylko uwzględniał straty samej kolumny Krasnokuckiego. Natomiast kolumna Brunera, z której... Kilka oddziałów wzięło udział w bitwie. Straty za dużych ponieść nie powinna. Chociaż no nie wiadomo, czy, czy, czy jest to poprawne rozumowanie. Mogło być tak, że po prostu Zielińskiemu się coś pomyliło i jest jedynie ten raport Krasnokuckiego, który jest znany zarówno Grzeszczakowi, a także mi, gdyż zweryfikowałem dane z niego. Bardzo ciekawe informacje podali korespondenci dziennika poznańskiego, których już cytowałem wcześniej. Donieśli oni mianowicie, że Moskwa uwiozła 100 rannych przez Ślesin do Konina, a 25 pochowała w, Śleninie, w Ślesinie, co zresztą zrobili, nie wiemy jeszcze, ale się dowiemy. No i po tych rzetelnych informacjach, w miarę rzetelnych, Twierdzą już kłamliwie, jak to mają w zwyczaju polskie gazety tego czasu, polskojęzyczne raczej, że sami Moskale liczą przeszło 400 rannych i zabitych, między tymi jeden generał, jeden pułkownik i kilkunastu wyższych oficerów. Natomiast te dane o 25 pochowanych korespondują niemalże idealnie, różnią się tylko jednego, człowieka Od 24 zabitych podanych w oficjalnym moskiewskim raporcie. Zresztą ta różnica może nie wynikać z pomyłki, ale może, być, może dotyczyć prawdziwej liczby zabitych Moskali, gdyż raport może nie uwzględniać jakiegoś zmarłego. Wszystko zależy od tego, którego momentu. Historii dotyczy dane źródło. Więc, zarówno 24 może być poprawną liczbą, jak i 25 zabitych może być poprawną liczbą. Mamy więc tutaj praktyczne potwierdzenie danych zawartych w raporcie rosyjskim w polskiej relacji. A więc, znów obłędna teza polskich historyków, jakoby Rosjanie zaniżali swoje straty, upada. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.